Ja nigdy nie ograniczam się do próby portretowania jakiegoś czasu tu i teraz, jakiejś społecznej grupy, jakiejś społecznej rzeczywistości. Zawsze próbuję to zrozumieć głębiej, to znaczy właśnie w jakimś takim wymiarze metafizycznym. Zacząłem coraz ostrzej wchodzić w konflikt i jeszcze wtedy myślałem, że te konflikty mogą być, tak jak wcześniej, ideowe, bo wcześniej mieliśmy ideowe starcia, spieraliśmy się bardzo mocno, ale to nie wpływało na naszą relację i naszą przyjaźń. Okazało się, w nowych warunkach już nie. Co doprowadziło do dość ostrego rozejścia się już. Tak do połowy lat 90. to już były takie dość ostre różnice zdań. Ja zawsze miałem takie podejście, że ze światem trzeba się jakoś konfrontować z tym. Trzeba próbować go rozumieć, a jednocześnie ze złem trzeba się konfrontować. Trzeba umieć odpowiedzieć, trzeba umieć się nie zgodzić na zło. Jak trzeba, trzeba umieć walczyć. I tak mi już zostało.